Witam Cię pięknie, w środę, cześć, Jacek Oskiera z tej strony. No i przyszedł czas na kolejne nagranie wideo. I wiesz co, dzisiaj tak chciałem wrócić trochę do tematu piramid. Nie tych w Egipcie, ale wiesz, tych takich, które ludzie czasami trochę gdzieś mają pewne już utarte myślenie, gdzieś jakąś taką ścieżkę, że wszystko, co jest inne niż ich biznes, jakiś tradycyjny, firma, którą prowadzą, albo ta praca na etacie, to piramida. Słuchaj, jeśli należysz do tych osób, to okej, wyłącz to od razu, tak? Bo pewnie jakie by nie były argumenty, to i tak one do Ciebie nie trafią. Natomiast tak gwoli tylko jakby, może nie tyle wyjaśnienia, ale tak, żeby uświadomić pewne rzeczy i pokazać pewne przykłady, żebyś może trochę spojrzał inaczej. Chciałem właśnie tutaj nagrać taki krótki materiał. Wiele osób właśnie uważa, że piramidą jest działanie takie, gdzie powstaje jakaś struktura partnerów, konsumentów, tak, gdzie jedna osoba poleca coś drugiej i to jest ułożone jakoś tak, tak, jedna pod drugą, pod nią znowu ktoś i tak dalej, piramida. No okej, natomiast po pierwsze, no przecież w Twojej pracy, niezależnie czy prowadzisz własny biznes i masz firmę, zatrudniasz pracowników, czy pracujesz na etacie, przecież dokładnie tego typu struktury istnieją, tak? Właściciel, dyrektor, kierownik, szef, pracownik. Jeśli jesteś na samym dole, tak? No jesteś też w takiej piramidzie, tylko no problem polega na tym, że nie jesteś w stanie zarabiać więcej niż dyrektor. Jeśli prowadzisz własną firmę i zatrudniasz pracowników, no jest przecież dokładnie tak samo. Jesteś ty, boss, tak? A później pod tobą jest też jakaś hierarchia i gdzieś tam ten szary pracownik na dole. W związku z tym co? No też pracujesz w piramidzie? Z drugiej strony, no ludzie się często dziwią, jak to zarabianie, bo ja muszę polecać, a jak już polecam właśnie, no to znakiem tego piramida. No okej. Ale czy spotkałeś się z sytuacją taką, że na przykład sklep chciał komuś zapłacić, czy jakaś firma usługowa, za roznoszenie ulotek? Gdzieś, żeby chodził po osiedlu i wrzucał do skrzynki ulotki. No, chyba normalna, naturalna rzecz, nie? Sklep chce się wypromować, więc jest gotów jakiś budżet przeznaczyć, że jak, nie wiem, no, chcesz sobie pochodzić, tak, masz wolny czas, to za każdą ulotkę dostaniesz tam, nie wiem, 10 groszy, że wrzucisz gdzieś tam komuś do skrzynki, nie? Na osiedlu. No i to jest dla Ciebie okej. Teraz wyobraź sobie, że tu zarobisz tylko jednorazowo, tak? Miałeś 1000 ulotek, rozniosłeś, zarobiłeś kasę, jesteś zadowolony. No i to nie jest piramida, nie? Ale to, co robi właśnie firma działająca w branży MLM, tak? A więc budująca taką strukturę swoich partnerów, robi bardzo podobną rzecz. Tylko zamiast nam dawać ulotki, mówi nam, promujcie. Jeśli dzięki Tobie, z Twojego polecenia, więc tak jakbyś komuś dał ulotkę i ten ktoś przyjdzie do firmy i kupi, powstanie jakiś obrót, to ja Tobie właśnie za to zapłacę. Tylko nie zapłaci mi właśnie jakiejś stałej, określonej kwoty, że ja powiedziałem tej osobie, żeby tam kupiła, tylko zapłaci mi od obrotu, który ta osoba zrobiła. Tak więc zapłaci mi dopiero wtedy, jak powstanie ten obrót. To jest ta różnica. Ta firma, która daje ulotki, płaci z góry i nie ma pewności, czy ten obrót powstanie, tak? Wydaje pieniądze trochę w ciemno. Tu jest sytuacja o wiele bardziej klarowna. Firma zapłaci mnie, jeśli dzięki mnie powstanie u niej obrót, a więc ktoś dzięki mnie tam kupi produkt. No i co? Piramida? Tak? A to, że firma daje jeszcze mi możliwość polecania nie tylko produktów, ale daje mi możliwość budowania takiej struktury partnerów biznesowych, którzy jednocześnie są klientami, no bo ma do tego możliwości jakby kontroli i rozliczania. Teraz mamy XXI wiek, jest to możliwe, żeby firma śledziła każdy obrót, który powstanie z mojego polecenia. W związku z tym jest to no jakby taki naturalny proces, powstaje sieć konsumentów. To jest trochę tak, jakby
ta firma, która tobie daje ulotkę, miała możliwość później kontrolowania właśnie zakupów robionych przez klientów, których ty poprzez te ulotki pozyskałeś. Byłoby pięknie, co? Gdybyś mógł nie tylko raz dostać za wrzucenie ulotki do skrzynki, ale dostawać wielokrotnie, jak ten klient, właściciel tej skrzynki, od tej, co dostał ulotkę, jakby przychodził do tego sklepu i robił zakupy. I tu właśnie jest tak pięknie w MLM-ie, właśnie w marketingu bezpośrednim. Tylko trzeba to zrozumieć, trzeba zrozumieć ten mechanizm. On jest generalnie bardzo prosty. To jest tak samo, jak chodzisz być może na siłownię i płacisz karnet miesięczny. Powiedzmy 100 zł płacisz miesięczny karnet, żebyś mógł sobie przychodzić na siłownię. I właściciel siłowni by ci powiedział, słuchaj, jak wiesz co, jak masz kogoś, kto też u mnie kupi taki karnet, to ja ci odpalę z tych 100 zł z tego karnetu, odpalę ci takie dwie dychy. I za każdą taką osobę będziesz dostawał dwie dychy. Dopóki ona będzie kupowała karnet, ty zawsze masz dwie dychy od jej karnetu. No, to jest dokładnie ten sam mechanizm, który właśnie działa w firmach branży marketingu, tak? Takiego bezpośredniego, gdzie budowane są sieci konsumentów. Po prostu dzięki mnie ileś osób zaczyna robić obrót w firmie. Później te osoby mają możliwość też polecić komuś, dzięki nim powstaje obrót w firmie. A że to gdzieś tam zaczęło się ode mnie, tak, ta struktura budować, no to ja po prostu czerpię zyski z całej struktury. I tak samo ty będziesz mógł czerpać zyski z całej tej struktury, która zacznie powstawać pod tobą. Proste, logiczne, nie ma tu żadnej piramidy, jest to normalny układ biznesowy, umowa między mną a firmą, jest sposób rozliczania, jest sposób kontrolowania przepływu pieniędzy. Także tak to właśnie wygląda. Więc z tym być może świeżym spojrzeniem na takie piramidy spędź dzisiejszy dzień i zastanów się, być może możesz taki mechanizm wykorzystać w swojej firmie. Nie wiem. A być może jednak bardziej się otworzysz na tego typu działanie, bo zobaczysz w nim też możliwości jakieś dla siebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Jacek Oskiera, cześć. Miłego, pięknego, słonecznego dnia. Trzymaj się.